Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej gierki, która będzie pewnie tylko kilka razy się pokaże. Alien kontra Duszki. Jest to nowa gierka od twórcy, gierki, którą dobrze znacie. Od twórcy Bloons 3D FPS, czyli gierki, której gramy właśnie małpką w pierwszej osobie. To jest jego gierka. Gierka nie jest oczywiście sponsorowana w żaden sposób, jest normalnie kupiona, bo chciałem wam ją zademonstrować, jeszcze nią nie grałem, ale lecimy. Wiem, że tutaj idealnie nadawałoby się to pod Halloween, ale no niestety zauważyłem tą gierkę dopiero dzisiaj, więc od razu ja ją zauważyłem, ją nagrywamy, jest to wczesny dostęp, dosłownie wersja 1.0.0. Zobaczmy, co ta gierka w ogóle nam pokazuje. Jest ona w stylu oczywiście Bloonsów 3D, więc dobrze znamy tą całą mechanikę. Mamy tutaj miejsca, z tego co rozumiem, wychodzenia tych naszych tutaj potworków. Tutaj właśnie one będą nam wychodziły, więc tak to będzie wyglądało. Gdzie jest kupowanie rzeczy? Bo przy tym mieliśmy kupowanie rzeczy, to mamy nagrobki wszędzie. Umiejętności jakieś mamy, cokolwiek mamy, tabulatory. Dobra, tutaj mamy nasze umiejętności. Soldier, albo możemy iść... Ej, czekajcie, jak tutaj się w tym kieruje? Soldier, Bomber, Mastermind, ciekawy. Electric, ja chyba pójdę w Electrica, bo coś czuję, że to może być mega OP. Albo UFO, ale nie, dobra, pierw idźmy w Elektryka, bo UFO chyba jest niedokończone, bo to jest nieodkryte, więc może to nie będziemy na razie iść, dlatego pójdziemy w to, co jest w pełni zrobione, a w pełni zrobiony jest tylko i wyłącznie Elektryk, jeśli tak pójdziemy w jedną ścieżkę, więc też to nie ma większego znaczenia. Napiszcie, czy chcecie z tego więcej materiałów, zostawcie oczywiście kciuka w górę, może nie małpka, no ale wiecie o co, come on, 400 to kosztuje, więc dobra, ready. Pokażcie mi, jak to wygląda. No, duszki są cudowne. Ja już te duszki widziałem, prawda? Już widziałem, jak one tutaj właśnie wyglądają i po prostu mi one zauroczyły. Dosłownie jakbyśmy... Ale Julek, czekajcie. Wait. Muszę tutaj wymyślić jakiś sposób gierki, jak tu grać, żeby mieć jakiekolwiek szanse na cokolwiek. Chyba z tej strony wychodzą. Czyli ucieczka dobra byłaby chyba w tym kierunku, zakładając, że... A jojku, nie, tutaj też wychodzą jeszcze z tyłu! Czekajcie, jak ja mam się chować tutaj? Muszę dać, wiecie, jakiś sposób na to, żeby uciekać przed nimi, żeby mieć mniej więcej jeszcze szansy na cokolwiek. Pamiętajmy też oczywiście, że to jest tak jak w Bloonsach 3D, czyli w Bloons FPS-u. Nawet nie pamiętam, jak nazywałem tamtą gierkę, bo to są Bloons małpki kontra balony. Bo tak się nazywa aktualnie tamta gierka. No ale powiem wam szczerze, że dobra, na razie jest zabawnie tutaj grać, bo nie wiem, jak to się tam skończy. Dobra, mamy nowe baloniki, chciałem powiedzieć, nowe duszki. Oczywiście wszystko jest w stylu, to jest nasza szata graficzna głównie. Jejku, dostaliśmy pierwsze obrażenia, pierwszy damage poleciał już na nas. Bardzo fajnie, powiem wam szczerze, że jestem mega zadowolony, że znalazłem tą gierkę tak szybko. Bo dzięki temu, znowu tak jak i poprzednio, jak zlokalizowałem gierkę odnośnie Bloonsów 3D, to też wam ją pokazałem od razu, jak tylko mogłem. Mega, mega fajnie. Jestem ciekaw, jak to będzie... Myślałem, że są niewidzialne duchy już tutaj są jakieś dostępne. Wiecie, to byłoby naprawdę mega, niewidzialne duchy już na tym etapie. To by się działo. No dobra, wiecie co? Lekko przyspieszę wam ten fragment, bo coś czuję, że te walki z tymi duchami będą na tyle standardowo tutaj u mnie przebiegały, że dopóki ich nie pokonałem, to chyba nic się nie stanie. Ale nie, czekajcie! Przecież za momencik będziemy już mieli tutaj dostępną wiele reszcie elektrykę. A elektryka będzie na tyle silna, że będziemy mogli coś więcej tutaj zdziałać i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Mamy to i teraz dajemy tabulator electric. Short blast of electric that can arc to second ghost. Czyli będziemy mógł przejść na drugiego ghosta. Tu będziemy mieli jeszcze szoka. Więc stuna. Ej, stunik będzie pewnie bardzo dobry. Lecimy. No to jest cudowne. Żeby to było jeszcze troszeczkę szybsze. Ej, to jest naprawdę mocne. Oprócz tego, że to bije po dwa. Jeśli patrzę, tutaj nic mi nie wyleciało nagle z boku. Wiecie, bo to może być, ach, takie smutne, ale popatrzcie, jakie to jest cudowne! To jest cudo! To jest broń! To jest broń, z którą możemy spokojnie biegać! Dobra, ustawmy się, że może się w jednym z miejsc tutaj...
Dobra, teraz biegniemy w tym kierunku i chyba to będzie taka standardowa nasza przebieżka, tak jak poprzednio. Opanowałem sobie pewną taktykę biegania. Tutaj też będzie trzeba taką taktykę biegania sobie szybciutko ustalić, jak biegać, żeby no rozwalać tego jak najwięcej. Dobra, póki jesteśmy w stanie kupować w miarę systematycznie upgrade'y, to może nie będę tego przyspieszał aż tak bardzo, ale jak się stanie tak, że nagle no, będzie trzeba zbierać, nie wiem, kilka tysięcy, a tak pewnie będzie później, no to wtedy oczywiście będzie trzeba poczekać w dłużej, na przykład 2000, 3000. Nie wiem, w którą stronę jeszcze pójdziemy, ale zobaczymy. Tu mam w ogóle wieżyczki. Ej, wieżyczki mogą być cudowne. Pójdziemy w wieżyczki, ale pierwsze co, szokujemy. I teraz potrzebujemy 800. Zobaczmy tylko, jak szok wygląda i przyspieszymy to już lekko wtedy. Dobra, szok. Dobra, szok będzie dopiero wtedy chyba widoczny, jak będzie ich więcej na wyższych poziomach. Wtedy faktycznie ten szok może nam zadziałać. Na razie, jak są te podstawowe, chyba szoki nie działają. Czekajcie, trzeba tutaj jakoś to... Zresztą przebiec wszystko. Okej, widzicie, jest szok. Dobra, jest szok faktycznie. Czyli przy tych mocniejszych to może być naprawdę mega mocne. On zawsze występuje, z tego co tutaj zauważyłem. Czyli zawsze ten szok będzie się odbywał. Dobra. To chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało na dłuższą metę. Na razie jest to bardzo przyjemne. Mam tylko nadzieję, że cokolwiek widzicie, bo... gra jest dosyć ciemna, jest to sporo oczywiście problem. Nie zwiększyłem jasności na OBS-ie na tyle chyba mocno, ile powinienem. Bo jak się patrzy na widok, no jest to niby widoczne, ale mam nadzieję, że kochany nasz YouTube tego nie ograniczy. W ogóle teraz weszły kolejne duszki, czyli żółte. Są one już szybkie. Są one już szybkie, ale mamy 800. A więc co to oznacza? Kolejny upgrade. Lighting, wiem, że moje angielskie jest bardzo wysokim poziomie, dobrze, o tym oczywiście wiem. Czyli przeskakiwanie między duchami jeszcze bardziej. Chcemy to, oczywiście. High Voltage będzie miała szansę jeszcze na krytyki. To już 2000, więc troszkę sporo, ale zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało. Mamy nowe duszki. Duszki w ogóle z jakimiś dziwnymi minami. Co z wami jest? Czemu wy to się takie dziwne? Co z tymi duszkami jest? Dziwny duszek, widzicie? Ten. Co z nim chodzi? Halo? Duszek? Duszek? To jest boss czy co? To jest boss jakiś był, dobra! To było co? Co tu jest, ja się pytam? Co z wami się dzieje? Więcej was mamusia w domu nie miała czy co? To jest 10. runda i takie coś tutaj wyskakuje nagle? Ej, dobra, to już jest ciekawe. To jest naprawdę mega, mega ciekawe, ale też mega trudne na pokonanie. Zobaczcie, ile ja już to klepię. Ile ja już to muszę klepać, żeby cokolwiek tutaj właśnie zrobić. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że jednak lighting nie jest aż taki silny, czy jednak ogólnie, no nie będzie mi tak łatwo, jak myślałem sobie, po prostu, że to wiecie, będzie to po prostu będzie easy, zrobię to easy. To przeskakuje nawet ciekawie, bo widzicie, strzelam sobie raz i to skacze tutaj między celami. Fajnie to wygląda, bardzo fajnie to oczywiście wygląda. I tutaj muszę uważać na to wszystko. Dobra, na razie gierka mnie się podoba, ale zobaczymy, co będzie później, do której w ogóle rundy dotrwamy podczas pierwszej naszej rozgrywki. Przekonajmy się. Dobra, zaczyna się jakaś większa fala, bo co chwilę coś wylatuje, jest tego też tak dużo, że jest ciężko się patrzy tylko cały czas, czy coś jeszcze nie dolatuje, bo tak były spore przerwy z tymi wszystkimi wyskakiwaniami. Jak już one wyskoczą, to oczywiście spoko, możemy biegać sobie w kółeczku tutaj i je klepać. Tak samo jak było w przypadku właśnie Bloomsów 3D, to gramy identycznie tutaj w tym przypadku z naszymi tutaj duszkami, no ale jest ciężko. Coś, nie mogę to już nic więcej zrobić, serio. Mogę to tylko oczywiście sprzedać. Nie mogę zmienić też nic. Szkoda, że tutaj jeszcze nie ma ani żadnych rzeczy, upgrade'ów, wiecie, jakichś innych jeszcze rzeczy do kupienia, takich bardziej boostujących nas, no ale wiadomo, że to jest początek. To jest alfa, tak jak to było i poprzednio. Tutaj również od czegoś musi tutaj twórca jakby rozpocząć swoją całą zabawę. Fajnie, że mogę to wszystko wesprzeć jeszcze tą gierką i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No też czekam na wasze opinie na ten temat. Oczywiście wszelkie linki potrzebne macie w opisie tego filmiku i zobaczymy, jak wy tą gierkę w ogóle ocenicie. Dobra, żyje, żyje, jeszcze żyje, spokojnie, spokojnie, jakoś sobie z tym jeszcze poradzimy. I jest spoko, nawet sobie dajemy z tym radę. To jest dopiero runda 15, chyba 15, chyba tak. Odkryłem właśnie, że można tutaj skakać w tej gierce. Tak, wiem, to było bardzo inteligentne, ale lepsze jest to, że duszki też potrafią skakać. One też skaczą za mną. Czyli jeśli
nie wiem, czy się teraz uda wywołać, ale skakały na mnie te duszki. To już nie było fajne, bo wtedy było ich bardzo ciężko trafić. To było głównie przy ich wyskakiwaniu, przy wychodzeniu z tych swoich grobów, chyba tak? To co właśnie one mi wyskoczyły, to było bardzo straszne. Dobra, lecimy teraz. High voltage. Będzie teraz szansa na krytyka. Oby to było coś mocnego, bo potrzebujemy coś naprawdę mega, mega silnego. I teraz nie wiem co, pójść w kierunku tutaj właśnie przeskakiwania znowu, czy w kierunku tej kuli, czy w kierunku towerów. Myślę, że chyba pójdziemy w kierunku towerów, będzie chyba zabawnie z tym. Jest tu jakiś przycisk drugi? Nie ma tutaj drugiego przycisku, nie wiem jak te towerki mają w takim razie wyglądać. No, no nic, zobaczymy za moment. To są, ojojku, czekajcie, to są purpurówki. Purpurówki, jak dobrze wiecie, są szybkie. Jeszcze jest jakiś czarny. Ty, czarny! Ty jeszcze szybszy od purpurowego! Ej, to nie jest dobre, to nie jest dobre. Nie wiem, o co chodzi z tym krytem za bardzo, że kryt pewnie zabija na szota? Może o to chodzi? Chyba tak. Dobra, runda kolejna i mamy bossa! On na mnie wysyła balony! Patrzcie! To jest klaun! Klaun z balonami! Te balony są naprowadzające, dobra? Dobrze, że mam lighting w takim razie, bo lighting to będzie sam naprowadzał. Ej! Ja go stunuję, on się nie może ruszyć. On się nie może ruszyć, ale to jest cudowne. Ej, to już mi się podoba. Lighting będzie chyba moim ulubionym tutaj działkiem. W ogóle szkoda, że tutaj nie ma, nie wiem, jakiś multiplayer. Ja wiem, że multiplayer byłby też taki... Nie wiadomo, jakby to jeszcze ogryć na wszystko. Dobra, i wyskoczył ten, który był poprzednio. Dobra, czy to jakby jest jego wyższa wersja, czyli co 10 rund będzie coś nowego z tego wynika? Dobra, tak to trzeba chyba w takim razie rozumieć. Co 10 rund będzie boss. Coś czuję, że gierka będzie miała mega fajny potencjał, tylko że mówię, tutaj jeszcze, no niech to twórca rozwinie. Robi to chyba solo, więc tym bardziej wielki szacun dla niego, że taką gierkę w ogóle on wytwarza. Chlub. Dziwnie, że tylko lecą z jednej strony. Dobra, lecę tego dużo. Dobra. Robimy sobie jakieś przejście. Skaczemy na niebie, skaczemy. Dobra, mamy wolną drogę. Dobra, można też biec w tył. I rozbijać ich. Za wolno bije. Mega za wolno. Bardzo wolno, bym powiedział. Wydaje mi się, że jeszcze jedną rzecz w tej grze zauważyłem ciekawego, że po rundzie ja chyba zyskuję życia wszystkie z powrotem, bo kojarzę, że miałem mniej tego życia. Teraz znowu obrywałem od duszka, naprawdę to nie jest tutaj trudne, uwierzcie mi, bo one dosłownie wylatują wam za pleców i to trzeba jakoś tam ogarnąć, ale dobra. On coś chyba nam regeneruje, co rundę, widzicie, no mi się zregenerowało całe życie. Mam 3000, ale do tego potrzebuję 4000. Poszedłbym w jakikolwiek upgrade, ale to nie będzie aż takim mocnym, się wydaje. Chociaż to też kosztuje dużo. Ale tu jest zwierzyczka. Ale dobra, nie. Pójdźmy pierw w tą ścieżkę. Jacob Lader. Electric Blast. Jump to Evermore Bloom. Nie Bloom, z tego Ghost. Dobra, pójdźmy w tą ścieżkę. Broń lekko się zmieniła. Przeskakiwanie będzie jeszcze mocniejsze. Ojejku, właśnie o tym mówiłem. Tu nie jest prosto oberwać, naprawdę. Nie wiem, ile to będzie znaczyło, że more, więcej tych będzie. Ja wiem, czy to jest aż tak dużo tam przeskakuje, to no nie za bardzo, wiecie. Zawsze mogłoby być więcej. Pamiętajmy też, że w przypadku tam jeden był Bomber. Bomber na pewno ma bardzo ładne przeskakiwanie, ale nie, zobaczcie, jak to jest cudowne. Dobra, faktycznie jest wielkie przeskakiwanie aktualnie. Ojejku, tych nie lubię. Tych już nie lubię, bo one są mega szybkie. Te są takie szybkie, że naprawdę wow. Tutaj trzeba się naprawdę bardzo teraz postarać, czyli szybko ich przebiec i strzelać w te właśnie czarne. One są po prostu straszne, są mega szybkie. Ja jak podskakuję, to jest po prostu straszne, bo też ciężko jest je po prostu wtedy trafić, ale trzeba czasem podskoczyć, bo te nagrobki blokują wam ataki. To też jest smutne, to blokowanie ataku też nie jest fajne, ale dobrze. Przetestujmy kolejne upgrade'y i czekajmy na kolejnego bossa. Runda 30. Dobra, widzę co, mamy kolejną rundę. Wleciało po prostu więcej na mnie bossów w tym momencie. Nie, to jest mocniejsze, ale troszeczkę tak, troszeczkę na pewno. Więcej przy tobie zabawy, żeby je ich zbić.
No ale to nie jest coś trudnego. Spodziewałem się, że na rundzie 30 wyleci coś naprawdę mega, mega kozackiego. Na początku tak się zastanawiałem, czy to w ogóle jest runda 30, bo wyleciało na mnie to, co przedtem, tylko po prostu wyleciały chyba nawet 3 takie, czy to, co z poprzedniej rundy. Tylko 3 takie, nie wiem, czy z poprzedniej, nie, jeszcze dalej. No ale, no to było to samo, ale troszeczkę się z tym pobawiłem. Ile w ogóle potrzebuję pieniążków? 6000! Do szybkiego strzelania, to będzie piękne. Szybkie strzelanie będzie chyba tutaj przecudownym rozwiązaniem, ale za mną są duszki, prawda? Powiedzcie, że są? No oczywiście, że są. Oby to było już wszystko, bo, no wiecie, problemem tutaj największym jest to właśnie, żeby się obrócić. To jest problem. Najgorsze jest, jak biegniecie w tył i coś was zatrzymuje nagle, czyli w tym przypadku na grobki, prawda? No ale to jest coś okropnego, bo nie wiecie co zrobić, nagle się macie taką zwiechę i a za chwilkę to przegramy pewnie. No, tak to właśnie tu wygląda głównie. Przecież tu nie ma za sobą pauzy, jest tu w ogóle pełnie ma pauzy. Szkoda, bo sobie kurczę skupił upgrading. Ale już mamy. Czas na kolejny Rapid Recharge. I ostatni 28 tysięcy. Oj, żeby to nazbierać, to będzie po prostu coś piękne. To jest, o nowo ten wleciał. To jest bosik, właśnie taki pseudobosik. Bo już w tym momencie odlatuje jako normalna runda. To trzeba chyba coś traktować jako moaby. Może jako moaby to trzeba sobie tutaj potraktować to. Bo to są też takie, które wywalają jeszcze z siebie jakieś jednostki, czyli po prostu zamiast jednego dostaje, na przykład kilka na raz. To są oczywiście te wszystkie rapi, te wszystkie w grupie, co są. A tutaj, no właśnie są te właśnie takie ci kosiarze. A ci kosiarze to będą właśnie jaką moabę tutaj uznawali w tej gierce. No dobra, zobaczymy. Czas na 40 rundę. Tam zobaczymy, czy wyskoczy nam coś innego, czego jeszcze nie spotkałem, a na razie ja tu muszę jakoś przejść koło nich. No mówię, samo pierwsze przejście jest strasznie ciężkie. No i czas na rundę 40. Cóż tam się wydarzy? Patrzymy się, dobra. Mamy moaba. Coś na wzór moaba. Jakiś taki statek tutaj płynie na nas. Płynie, leci, nie wiem co on tutaj robi, ale dobra. Zacznijmy zabawę. Fajnie, że oczywiście jest on wolny, no bo nam nic nie robi za bardzo, ale co z niego wyleci? To właśnie dobre pytanie. I mamy stunowanie, ale widzę, że stunowanie nie działa na niego tak jak, no, tak na innych, tak jak na tego właśnie klauna, bo klauna całkowicie to zestunowało, że on nic nie robił. Ten jednak płynie w naszym kierunku. I dobra, nie wydaje się dla nas wyzwaniem. Teraz wyleciało, dobra, wyleciały jakieś tam potworki z niego też, które nie robią dla nas żadnego wyzwania. Jakby wyleciały te strzelające balonami, albo te, które strzelają duszkami, to faktycznie byłoby ciężko, bo takich 5 sztuk, tam 4 sztuki, to mogłoby być jakieś lekkie wyzwania. Tutaj to chyba niekoniecznie bym powiedział. Dobra, lecą standardowe, nic jeszcze nowego nie leci, ale leci tego dużo. Czekajcie, muszę się tutaj jakoś przebić przez to wszystko teraz. Uwaga, ta za mną będzie tego sporo. Jest? Tak, za mną jest tego sporo. Wiecie, bo te się rozbijają na mniejsze, żeby je ominąć, pierw trzeba. I teraz, no teraz już easy, po prostu je rozbijamy i czekamy na coś nowego. Coś tutaj teraz pokaże. Fajnie, by twórca dodał jednak możliwość wystartowania z wyższej rundy. To byłoby dobre. Wystartowanie z wyższej rundy byłoby po prostu przecudowne, żeby ominąć sobie ten początkowy cały element tej gierki. Ale zobaczymy, co z tego będzie, jak ta gierka się będzie nam rozwijała. Wiecie co, postanowiłem małą zmianę zrobić. Zmienimy sobie umiejętność główną, czyli zmienimy sobie nasz lighting górny na lighting z tą kulą. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jako, że stać mi na to, pójdziemy sobie w tym kierunku. Mega Ball, mamy... Teraz strzelałem taką kulą do przodu. Zobaczymy, czy to będzie lepsze, czy też nie. Bo tam nawet troszkę mi się ciężko grało. Co to było? Dobra. Dobra. Dobra, widzę już jedną trudność. Jest ciężej tutaj celować w te potworki jakoś. Ale kula się wydaje troszeczkę jakby mocniejsza. Może więcej bije jednostek naraz. Nie wiem, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie mi się grało tym, bo tamte strasznie się dłużyły te rundy. Ja wiem, że sobie zwinimy zaraz jeszcze na wieżyczkę. Zobaczymy. Pierwsza jedna wieża będziemy bez piątego tieru, tego, wiecie, ostatniego, najsilniejszego. No ale może dzięki temu jakoś sobie będę mógł określić, która ścieżka dla was, właśnie jak wy będziecie chcieli grać, będzie dla was o wiele lepsza do pójścia. Chociaż może ten lightning, ta wieżyczka, może będzie ciekawa? Patrzcie, ile tego tutaj leci. Z taką wieżyczką mogłoby to fajnie wyglądać!
Dobra, ten skill jednak jest gorszy. Dobra, ten skill jest jednak gorszy. Dobra, już wiem, że ta ścieżka jest gorsza, w nią nie idźcie. Ta ścieżka będzie troszeczkę gorsza. Według mnie tak, ona będzie zdecydowanie gorsza. Może wydaje się, że jak strzela, to fajnie to wygląda. Ale kontrola. Kontrola jest gorsza mapy. Rozwaliłbym to już dawno, tamtą, tą poprzednią ścieżką. Zobaczmy w takim razie dolną. Czy będzie nas na to stać od razu do kupienia? Tak. Więc teraz budujemy tutaj ten wieżyczka. No i oczywiście highlighting. Czyli tu zapsy, czyli dwa pioruny będą szły naraz. Niestety tamtego nie możemy zrobić sobie. Aha, czyli teraz mamy Q. Stawiamy wieżyczkę. Ojojku, stawiamy w jednym miejscu ją. Właśnie, no to będzie troszkę problem. Postawmy ją w takim razie tutaj. I zobaczymy, jak ona mi pomoże w tej gierce. Ja będę chyba bił tym standardowym atakiem w tym momencie. Tak, standardowy atak. Ona tam sobie będzie tutaj działała jakoś. Jestem ciekaw samo, jak będzie z zasięgiem. Jak będę biegł gdzieś tutaj, czy ona będzie sięgała tutaj aż? Żeby je klepać? Nie, ojojku, jak ona ma słaby zasięg. Bym musiał ją co chwilę przestawiać, tak naprawdę. Albo ustawić ją na środku i biegać koło środka. Cieszę się, że ten chyba górny był najlepszy w tym wszystkim. Zdecydowanie był on chyba najlepszym wyjściem. No, zobaczcie, jak to wygląda. Nie, zdecydowanie nie. To nie to, to nie to. Jednak górna ścieżka, coś tak czuję. Może ostatni ten tier faktycznie byłby jakiś mega kozacki. Fakt, że mogę ją co chwilę przenosić, prawda? Nie wiem, się ładuje tak długo, jak te baloniki idą. Więc tym problemu większego nie ma, żeby ją przenieść, ale też kontrola nad mapą jest naprawdę tragiczna. To jest jeszcze gorsza niż poprzednia. Wiem, że marnuję pieniędzy strasznie dużo tą całą przebudową, ale jeśli wy będziecie w to chcieli grać, to nie będziecie musieli właśnie tego robić. Nie będziecie musieli tego testować i sprawdzicie sobie od razu waszą najwyższą rundę. Bo ja nie wiem, czy dotrzam do najwyższej, no ale zobaczymy, spróbuję przynajmniej. No i czas na bossa, runda 50. Dobra, mamy tego co poprzednio, jest on... Dobra, jest on wolniejszy ode mnie, to wiecie, taki test podstawowy. Z niego pewnie będą wylatywały poprzednie statki, no bo no, tak to się, tak się spodziewamy tego. To jest jakby jak po prostu bluesy, czyli to jest ten większy, czyli BFB powiedzmy, chociaż runda 50 dopiero, nie 60, co będzie dalej? Pół mapy mi zajmie coś innego zaraz tutaj? Zastanawiam się, czy kolejny na przykład będzie szybszy ode mnie, bo to byłoby ciekawe, gdyby on był faktycznie szybszy ode mnie, bo wtedy nie mógłbym od niego uciekać. Albo gdyby on atakował, strzelał we mnie, to też byłoby dobre. Ten z balonikami właśnie, który strzela, jest bardzo ciekawy. Oraz ten, który strzela na mnie tymi zielonymi duszkami, on też jest mega, mega dobry. No bo on atakuje we mnie, jest niby daleko ode mnie, nie dochodzi do mnie, ale i tak człowiek jest w stanie mnie klepnąć. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj, jojko, my go będziemy chyba 2 lata bili w tym momencie. Ojku, czekajcie, bo tutaj bym oberwał niego. Dobra, ale tylko bywam dlatego, bo biegam tyłem. Ciekawe, czy jakaś inna ścieżka ma coś na wzór fan klubu, czyli mega dużej ilości małpy, która biega ze mną. Dobra, w tym momencie oczywiście statki, które już widzieliśmy poprzednio. Nie wiem, czy to jest wyzwanie, ta runda chyba jeszcze niekoniecznie, ale co będzie dalej? Powiem wam szczerze, że to jest ta właśnie gierka, którą się nagrywa latami, bo w tym momencie mamy prawie godzinę nagrywania, bo tak o... No tutaj się nie da tego przyspieszyć, bo te rundy trwają swoje, moje ataki nie są zbyt silne, więc też biegam w kółeczko, ale tak jak w przypadku bluesów 3D, jest to no, taka gierka, której się nie da przegrać aż tak bardzo. Trzeba się naprawdę postarać, żeby w to przegrać, albo mieć wielkiego pecha, co w moim przypadku nie jest aż takie trudne. No i wtedy faktycznie przegrywacie na własną prośbę jakby. Wtedy jak najbardziej możecie to przegrać. No nic, zobaczymy co z tego będzie. Jak będą wyglądały kolejne rundy i kolejni nowi przeciwnicy, bo ciągle będą oni na nas nowi, bo nie dograliśmy jeszcze do końca. Kolejni przeciwnicy da strasznie mocy, czyli opancerzeni znowu. Tylko, że pomarańczowi. Chyba tak, to jest pomarańczowy, złoty, wiecie o co chodzi. No, oni się wydają naprawdę silni, są na pewno bardzo, bardzo wytrzymali, bo trzeba ich troszeczkę klepać. Ale no, ciągle to jeszcze jest na zasadzie takiego, wiecie, biegania bardziej wokoło i rozwalania wszystkiego, co się tylko je włączy, nam pokaże, bo tak to w tym momencie wygląda. Brakuje mi tutaj jakiegoś takiego rozwinięcia. To samo było na początku właśnie w balonikach naszych kochanych. Też właśnie było, że się biegało tutaj wokoło bardziej.
A później to się fajnie rozwinęła gierka. Dobra, to będzie ciężkie! Oni są, jak mówiłem, oni są trudni, bo te baloniki są naprowadzające i one już tam nie pozwalają na taką luźną gierkę. No dobra, to już będzie jakieś tam pierwsze wyzwanie, tutaj większe dla nas, bo zobaczcie sami. Te balony są naprowadzające i je trzeba po prostu klepnąć, je dokładnie trzeba klepnąć. Wiem, że oczywiście mam lightinga, więc lightning sobie tutaj bardzo fajnie radzi, ale to jest moment, w którym naprawdę możemy oberwać i trzeba odskakiwać. A ich fajnie stunować oczywiście, bo wtedy mam tu chwilę spokoju przed czymkolwiek, że nic się nie będzie nam działo. Ale wpadanie w te wszystkie rzeczy jest problematyczne. Zresztą widzicie sami, jak to wygląda w tym momencie, że naprawdę tutaj no, trzeba się troszkę pogimnastykować, żeby od tego wszystkiego uciec. No ale zobaczymy, może to jeszcze ogarniemy, ale już chyba trzy razy dostałem. Fajnie to się regeneruje nam co rundę. Więc powinno być git. Czekajcie, troszkę za bardzo zaczynam tutaj dostawać tymi balonikami nagle. Nagle mnie baloniki pokonują. Dobra, nie tylko baloniki, widzę, że duszki już mnie też pokonują. Ale liczę się na to, że oczywiście się zregeneruje zaraz całkowicie. Ej, to może być ciężkie do pokonania. Tutaj, jojku, chyba nie, tu muszę się ogarnąć, wiesz, zaraz będę miał piąty tier, nie wiem, czy to jest piąty, czy szósty tier nawet. A to już jest zapewne tutaj wysoko będę wtedy. To bym chciał, potrzebuję zastunować ich wszystkich, chyba jest, dobra, mam spokój, widzicie? W tym momencie easy, bo oni nam nic nie robią, więc możemy spokojnie sobie ich klepać i pokonać po prostu. I możemy tak ich spokojnie tutaj pokonywać, trzeba jeszcze tego rozbić. Nie zdążyłem go rozbić, znowu będziemy tutaj rzucał tymi balonikami, ale jak mówiłem, spoko, że po prostu mi się to regeneruje życie. Mam nadzieję, że na full, bo już nawet nie wiem, czy na full to się regeneruje, bo nigdy tyle nie oberwałem w jednej rundzie. Tylko pół życia się regeneruje. To nie full! Ja sądziłem, że to się regeneruje nam całe życie za każdym razem. To jednak nie. Ja tu potrzebuję wszystkich zebrać. Sami rycerze są, czyli pół życia za rundę. No dobra, to jeszcze nie jest chyba aż takie tragiczne. Trzeba powinniśmy to spokojnie ogarnąć. Mówię, jak bierzecie ich w kubkę, to oczywiście ten lighting jest przecudowny. Ale piąty tier. On będzie niszczył. On będzie to wszystko nam niszczył i mam nadzieję, że z nim wreszcie przyspieszę znacząco to pokonywanie. Chociaż pamiętajcie, że normalnie w tym momencie już bym dawno miał ten piąty tier, bo ja dwa razy zmieniałem całkowicie swoje umiejętności. Tam oczywiście sprzedajecie to z wielką stratą. No i wiadomo, że no tam straciłem dużo tego. Jako czekajcie, może się troszeczkę oddalić, bo to się źle skończy, bo to się na chwilkę źle tutaj dla nas wszystkich skończy. Więc zobaczymy teraz. No i dobra, pokonujemy ich. I czas na najważniejsze. Czas na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy tier. Już czujemy tą siłę, prawda? Czujecie tą siłę razem ze mną. Ale to jest cudowne. Wreszcie po tych wszystkich tutaj po prostu problemach z nimi my trzymamy przycisk i dosłownie te balony znikają w naszych oczach. Zresztą nie, że to aż takie silne. Myślałem, że to jest troszkę silniejsze. To i tak ma jednak ten efekt uderzenia tutaj, ale jest na pewno szybszy niżeli poprzedni atak. Widzicie też sami, jak to wygląda. Więc dobra, trzeba zobaczyć jeszcze 60 tier przynajmniej, jak to wygląda. No i będę czekał na wasze opinie, co wy sądzicie na się tej całej gierki. Też może do 80? Nie, chyba nie dojdę do tego. Zobaczymy jeszcze, bo to czasowo strasznie dużo nam schodzi. Czy tu możemy coś zrobić z tym? Nic nie możemy z tym zrobić, a z tym? Widzicie, tak naprawdę nie pochodziłem po tych grobach jeszcze nawet. Żeby sprawdzić, czy coś tutaj mogę z nimi zrobić. Że tutaj co, czy mogę jakoś usunąć, czy coś zmienić z tym. No nie, tu chyba nic nie można z tym zrobić. Dobra, czas na kolejne rundy. No i czas na kolejny statek. Runda 60. Co to jest? Licz jakiś. Gdzie ty jesteś? Liczek, gdzie ty jesteś? Co tu się wyprawia? Dobra, to już jest faktycznie jakiś boss. Gdzie ty jesteś? Gdzie ja ciebie mam? Hej! Jest tutaj. Dopiero teraz go zauważyłem. Widzicie, jest tutaj Leech.
Dobra, mamy cię! No i co teraz? No i co nam zrobisz? Spotka się tutaj ze wszystkich stron. Liczuniu nasz. Hello. Haha, dobra, nie będziemy ci puszczali. Fajnie, że oczywiście teraz strujemy, ale dobra. Jest boss. Pierwszy boss, taki prawdziwy, z życiem u góry, który wreszcie widzimy. Tutaj tak naprawdę każda ta runda, gdzie leci tylko jeden przeciwnik, powinien mieć tą, tak jakoś u góry. No ale dobra, no co tam zrobić? Co tam zrobisz? Mamy taką szybkość ataku, że nic dosłownie nam on nie może w tym momencie zrobić. I w tym momencie chyba trzeba mieć już koniecznie którykolwiek z tych aktualnie najwyższych tierów. Bo bez tego, no będzie troszeczkę to ciężkie do wykonania. No tak o... No easy z wami, no co nam zrobicie teraz, widzicie sami. Rozwałka całkowita. Tu z logienku wychodzą też balony. Znaczy balony, ciebie będę ciągle mówił balony, chyba tak. Skoro z niego wychodzą jakieś rzeczy, to znaczy, że on będzie też chyba później jako normalny przeciwnik, może nam się pokazać w gierce. Bo tak było i poprzednio, że i statek mi się pokazał w normalnej gierce, to tutaj już... tak będzie i z nim może się nam nagle zrobić. Dobra, czekajcie, tu mamy troszeczkę sporo problemów teraz. No widzicie sami, to już są pierwsze tam nasze problemiki. Małe, ale są. Małe, ale są i... Aj! Nie jesteśmy życia, za dużo chyba. Jedna główka aliena mi tutaj poszła w tym momencie na to. Na to moją dziwną akcję, no ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Gramy, próbujemy też pokonać. Klikam już sam specjalnie to jak najszybciej. Fajnie byłby też przycisk do automatycznego odpalania, prawda? Też mogłoby spoko właśnie. Przycisk do automatycznego uruchamiania tej gierki. To byłoby git, chyba że jest tutaj pod esk. Jest autostart. Dajemy sobie teraz już autostart. Będzie troszkę ciężej teraz już. Bo wiecie, jak jest autostart, to nie możemy sobie pozwolić na, wiecie, na odetchnięcie chwilkę. No ale mamy już wszystko na full zbudowane, więc myślę, że autostart jak najbardziej będzie już w porządeczku. Zamiast to była taka ścieżka normalna, tak jak mamy w Bluesach, to też byłaby spoko. Czyli ścieżka, którą my musimy bronić, że oni nie lecą na nas cały czas, bo wtedy możemy oczywiście uciekać, ale mają swoją ścieżkę wyznaczoną do lecenia, bo wtedy oczywiście będzie nam troszkę ciężej to wygrać wszystko i tak po prostu oszukiwać, że będziemy biegali tylko i wyłącznie w kółeczko i nic nie robili więcej. Wtedy będzie to zdecydowanie cięższa sprawa. Dobra, czekajcie, czy to nic nie wyskoczy nagle, bo tutaj już nieraz miałem tak, że nagle sobie tak fajnie ułożyłem ich wszystkich po kolei, tak pięknie, ładnie, tak cudownie wręcz, a to nagle nie zaczynają oni z tyłu wyskakiwać. Ale tak też już na szczęście nie będzie. Ale dobrze, widzicie, sprawdźmy te inne jednak upgrade'y, bo byłbym strasznie nie fair, bym ich w ogóle nie sprawdził. Pójdźmy teraz w ten upgrade, mam nadzieję, że mi wystarczy kasy na niego. Tu i tu wystarczy, dobra, uff. Zobaczmy, jak on będzie tutaj wyglądał, bo wiecie, fajnie byłoby sprawdzić te wszystkie upgrade'y po kolei. Mamy tego naszego lightinga teraz. Wydaje się dosyć ciekawy, prawda? Zobaczcie sami. No, niby on bardzo wolny jest, prawda, odnośnie strzelania, więc daje nam mniejszą kontrolę nad wszystkim, ale bardzo ładnie klepie. Bardzo ładnie po długości bije. Czyli jak jest dużo takich w jednym spisku ich, to dosyć fajnie to się prezentuje. No ale tutaj, no już ma większe problemy, prawda, jak już są takie baloniki jedne, no to jest większy, tutaj już oczywiście w tym momencie problem, ale daje radę. Tylko żeby zbudować kolejny, czyli w tym momencie właśnie wieżyczkę, to musiałbym nazbierać strasznie dużo gotóweczki, tak około 15-20 tysięcy minimum, żeby po sprzedaży tego jeszcze było mi na to stać. Czekajcie, żebym nagle nie był w czymś... Ujku! Same statki dosłownie, no dobra, widzicie? Zaczyna się już etap, w którym jest troszeczkę trudniej. No bo lecą lepsze jednostki. Tylko właśnie mówiłem, fajnie byłoby, żeby można było sobie tej klasy, które się odblokuje, od razu boostnąć do rundy, nie wiem, 50, 60 nawet, albo do 50 właśnie, przed liczem jeszcze. Żeby faktycznie można było sobie tę gierkę całą przyspieszyć, żeby ona nie trwała 2 godziny, to żeby ona trwała, nie wiem, z pół, z godzinkę maksymalnie, to byłoby spoko. A tak... No ten początek jest strasznie ciężki. Teraz oczywiście jak dajemy sobie autostart jest lepiej. Chociaż normalnie chyba też powinien grać już pod autostart standardowo, jak się wydaje. Byłoby git. Byłoby sobie git.
Wiecie, to ja muszę jakoś to okrążyć ciekawie, żeby bić jak najwięcej naraz. Dobra, 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 coś mnie klepło. Nie wiem, czy oni, czy to jest ktoś inny, ale było to nieprzyjemne. Było to zdecydowanie nieprzyjemne. I tylko celujmy w tym momencie. Czas na zmianę. Stać nas na to chyba już. Mam nadzieję, że tak. Mocno na styk będziemy, coś tak czuję. Ale czas na dolną ścieżkę teraz. Boję się tej Tesli, wam powiem szczerze. Bo mój atak standardowy jest słaby. Ale jak wygląda Tesla? Strzelamy ją. Teraz co powinienem... Dobra, to ma daleki zasięg bicia. Teraz ja powinienem tak obić z tego. To chyba jest strasznie słabe. I mam wrażenie. No co, co? Tesla, proszę, ratuj nas! Wygraj z tym wszystkim. Dobra, rozbili się. Nie ma tragedii z tym rozbiciem się, ale teraz to bicie... No nie, nie wiem. Nie wiem, czy to ma sens. Zobaczcie sami. Ocencie sami, czy ta Tesla ma jakikolwiek sens. Bo mój atak jest mega słaby. Ja to widzę. Mój atak jest słaby. To jest ten standardowy, który był, który jest na tym tierze przed wyborem specyfikacji. Znaczy, swojej klasy. To jest ten. Ojej, poczekajcie. To trzeba troszeczkę pouciekać znowu. Także muszę znowu zacząć uciekać. Tesle przekładamy, jak tylko możemy. I uciekamy stąd, po prostu. I uciekamy im. No tutaj, no spoko, może... Może to jest spoko tyle, że możemy sobie spokojnie biegać, tego ją rozkładać co jakiś tam czas i mieć spokój mniej więcej ze wszystkim. Może to jakiś tam sens ma, ale czy ja wiem, czy chcę grać w ten sposób? Jednak ta ścieżka tym lightingiem stałym była bardzo ciekawa. No ale zobaczymy, bo zaraz oczywiście wyjdzie nam bossik, a my nas nie stać na zmianę aktualnie profesji, a na zmianę naszej głównej tej ścieżki bijącej. Więc musimy z tą ścieżką sobie tak naprawdę poradzić. I ta ścieżka będzie biła rundę 70. I to będzie albo wygrana, albo przegrana. No więcej opcji tutaj nie mamy. Przekładamy ją. Fajnie, że możemy ją przynajmniej w miarę systematycznie tutaj przekładać. Tutaj nie ma żadnego takiego wielkiego delaya. Już praktycznie nie możemy nic zrobić. No zobaczymy teraz. Okej, dobrze, super. Szybsze ode mnie. One są szybsze ode mnie. Wait, ja potrzebuję. Problem mamy. Muszę biegać, dosłownie teraz biegać w kółeczko. One są o wiele szybsze ode mnie. Dobra, to jest przemyślany boss. To jest przemyślany zdecydowanie boss. Tutaj jeszcze jakieś koty tutaj latają. Dobra, paradoksalnie powiem wam szczerze. Paradoksalnie... W tym momencie dobrze, że mam wieżyczkę. W tym momencie dobrze, że mam wieżyczkę, bo one rzucają koty jeszcze. Ja bym ich nie przyuważył. Mógłbym przegrać bez tego właśnie. Okej. Dobra, jeden padł. Jeden padł, kotek też. Uff, mamy to. Mamy to! Dobra, wiecie co? W takim razie zostawmy sobie to do końca już. Jednak muszę zmienić zdanie, bo granie z wieżyczką jest naprawdę tutaj tyle proste, że tego biegacie wokół niej. I tak naprawdę próbujecie tego nie zostać trafieni i strzelacie sobie. Tylko macie ochotę, bo też nie macie ochoty, po prostu atakujecie. Ten strzał jest o wiele silniejszy niż ten klasyczny przed wybraniem specjalizacji, ale... Jest nawet spoko, bo ja myślę, że jest nawet on spoko, nie ma tak źle z nim. Grunt, że tak samo stunujecie, ale teraz, właśnie, troszeczkę ciężko czasem uniknąć tego ataku. Przynajmniej przy końcu rundy i czas na bossa finałowego. Co to było? Okej, dobra. To jest szybkie. No tutaj tym bardziej wieżyczka się nadaje. Ej, czekajcie. Wait, czekaj, ty. Rydwan mnie atakuje. Dobra, Rydwan jest już spoko. Ale jak mówię, można tutaj skakać, uciekać, a wieżyczka ciągle atakuje. Też nawet zwykłym atakiem też bym w niego trafił, bo tutaj problemu z tym by nie było większego. No ale i tak czy siak, boss, jak na bossa finałowego, bo tak, to jest boss finałowy. Oj, raz mi trafił. Jest on bardzo, bardzo ciekawy. Jest to dobry pomysł. Ciekawe, czy to jest takie, jakby takie ustawione już te rundy, że takie one będą wyglądały, czy jest tam jakaś szansa. Dobra, to nie koniec. Okej, dobra, to nie jest koniec. Ten konik,
oprócz tego, że szarżuje, to jeszcze rzuca tą swoją dynią całą. Więc dobra, trzeba tutaj bardzo uważać przy tym skoku, bo ten jakby on wiedział, gdzie ja chcę skoczyć, widzicie? Albo po prostu ja jakby źle skaczę, powinien skakać może odwrotnie, czyli powinien odwrotnie biegać tutaj w tym momencie. Jakby biegał odwrotnie, wtedy chyba zawsze ta dynia... Nie, on tu dynia jakby jest w stanie wyczuć, gdzie ja będę. I serio, on jest w stanie jakby wyczuć, gdzie ja będę tą dynią, albo po prostu czuje mój skok, gdzie ja po prostu skaczę w tym momencie. Dobra, inaczej mówiąc, trzeba teraz mega dużo uważać, bo to jeśli jeszcze coś z niego wyskoczy więcej, no to będzie mi naprawdę ciężko jakoby zrobić. Walka z bossem finałowym. Nie spodziewałem się, że dotrzemy aż do finału. Do walki z bossem. No ale... Oj, dobra, to było, to bolało, to bolało. Jeszcze coś jest. Jeszcze gardek nas bije. Nie, to jest wojownik teraz. On się teleportuje do nas. Dobra, musimy ciągle uciekać. Gdybyśmy, wiecie, grali tutaj inną jednostkę, byśmy mogli tutaj biegać sobie w tył bardziej. Tak musimy skakać ciągle. Dobrze, że nie muszę celować aż tak bardzo, tylko mogę tylko skakać tutaj i uciekać przed tymi głównymi atakami, więc może tragedii wielkiej tutaj nie będzie w tym momencie. Dobra, zyskał głowę. Nie wiem, co to ma oznaczać. Okej, obrotowe ataki. Dobra. Widzę, że jednak tutaj chyba to, że ja uciekam aż tak bardzo, muszę chyba tutaj mądrzej uciekać. Dobra. Okej, dobra. I znowu. Na razie spoko. Okej. Ale się stresuję, serio. Już jest prawie, że finał. Koniec. Victory. Dobra, mamy to. Pierwsza gra, pokonany boss. Bardzo fajnie. Napiszcie, co sądzicie o tej całej gierki w komentarzu. I dziękuję wam za oglądanie. Na razie. Hej, hej. Pa.